Witajcie moi drodzy. Dzisiaj nagrywam film, który obiecałam w poprzednim filmiku. A jeśli nie oglądaliście poprzedniego filmiku, to zapraszam. Tam pokazywałam sposób nabierania oczek. Taki, który imituje fabryczne nabieranie, tak jak w swetrach kupowanych w sklepie. I jest efekt podobny do włoskiego nabierania oczek, ale technika nabierania jest inna. Także jeśli nie oglądaliście, to zapraszam i zobaczcie sobie bardzo prosty sposób. A w tym filmie chciałam pokazać Wam, jak zrobić tutaj taki element pod plisą, a przed tą główną dzianiną swetra. Tutaj widzicie taką część oddzielającą plisę od swetra. Jest to taki podwójny fragment dzianiny, który stabilizuje dekolt, zapobiega rozciąganiu, a także pełni taką funkcję ozdobną. Daje taką kropkę nad i w dzianinie, takie eleganckie, estetyczne wykończenie. I w tym przypadku tutaj mam ściągacz, dwa prawe, dwa lewe. I później po zrobieniu tego ściągacza właśnie jest wykonana ta podwójna część. A tutaj w poprzednim filmie uczyliśmy się nabierać oczka. I mam tutaj ściągacz 1:1. A dzisiaj właśnie chciałam Wam pokazać, jak zrobić taki element wykończenia dekoltu. Jeszcze na początku przypomnę, że oczka były nabierane na druty o pół rozmiaru mniejsze niż była robiona plisa. W moim przypadku nabierałam na druty 3 mm. Używam włóczki na kokaliko, to jest 50% bawełna i 50% premium akryl. Nabierałam na trójki, potem przeszłam na druty 3,5 mm, a cały sweter zamierzam robić drutami 4 mm. I teraz mam druty 3,5, a muszę je zmienić znowu na druty o pół rozmiara mniejsze, czyli na te, na które nabierałam oczka, na ten rozmiar. I zaczynamy. Biorę druty 3 mm i zmieniam teraz na rozmiar mniejszy niż te, które mam na teraz obecnie używane, którymi robiłam ściągacz. I teraz trzeba podwoić ilość oczek. Ja tutaj mam 120 oczek, czyli po skończeniu tego okrążenia będę miała 240. I zaczynamy oczko pierwsze ja mam tutaj na drucie prawe, to je przerobię na razie i zaczynamy tutaj, gdy jest oczko lewe i robimy tak całe to okrążenie będziemy robić narzut, oczko prawe, narzut, oczko prawe, czyli narzut, oczko prawe. Tutaj sobie przytrzymujemy narzut prawą ręką, prawym palcem, prawe, narzut, prawe, narzut, prawe, narzut, prawe, narzut, prawe. Oczka nie mogą być przekręcone prawe, czyli nie mogę zrobić za tylną ściankę, bo jakbym zrobiła za tylną ściankę, to mam oczko przekręcone, a tego nie chcę, ma być oczko prawe. Czyli nieważne jaką metodą, byle było prawe, nieprzekręcone. Narzut prawe, narzut prawe. I tak przez całe okrążenie powtarzamy. Teraz przerobiłam już oczka z jednego drutu, czyli na tej trójce już mam połowę oczek. I teraz przeciągam oczka tego grubszego, które były na tym grubszym drucie i zaczynam je przerabiać znowu tym drutem
o mniejszym rozmiarze, czyli 3 mm. I tu mam oczko prawe, więc teraz robię narzut, prawe, narzut, prawe, narzut, prawe. I do końca okrążenia tak samo. I jestem już na końcu okrążenia. Mam zrobione prawe, narzut, kolejne oczko prawe i narzut, dlatego że tutaj zaczynało się rząd od oczka prawego, więc tutaj na końcu robię narzut. I teraz trzeba o tym pamiętać. Teraz przechodzimy, teraz już mamy podwojoną liczbę oczek. Teraz drut, oczka z drutu tak dalszego przesuwamy na i tu był narzut. I tu jest granica okrążenia, także można sobie marker włożyć, żeby się nie poplątało. I teraz tak, w kolejnym okrążeniu będę przerabiała narzuty jako oczka lewe przekręcone, a oczko prawe zdejmowała i nitka za robótką. Czyli pierwsze oczko zdejmuję bez przerabiania, włóczka za robótką, a oczko narzucone, u mnie narzut w ten sposób jest narzucony, przerabiam tak od tyłu jako oczko lewe przekręcone. Jeszcze raz. Prawe zdejmuję bez przerabiania, nitkę zostawiam za robótką i przerabiam oczko lewe przekręcone. Tak u mnie leży na drucie. Tak od tyłu przerabiam je jako lewe, żeby nie powstała dziurka, bo gdybyśmy przerobili po prostu jako lewy narzut, wtedy byłaby dziurka. Teraz prawe zdejmuję bez przerabiania, włóczka z tyłu. Tutaj narzut lewe przekręcone. Prawe bez przerabiania, przekładam. Lewe przerabiam jako przekręcony narzut. Prawe zdejmuję bez przerabiania, lewe przerabiam narzut jako oczko przekręcone. Teraz prawe zdejmuję bez przerabiania, włóczka z tyłu robótki, lewe przekręcone. Prawe zdejmuję bez przerabiania, narzut jako lewe przekręcone. I w ten sposób przerabiam oczka przez całe okrążenie. Troszkę nam to zajmie, bo to lewe narzut jako lewe przekręcone troszkę wymaga manipulacji i mamy też sporo oczek. Ja mam 240, także troszkę zajmie, ale pomalutku, bez pośpiechu przerabiamy po kolei oczka, żeby nam się tutaj coś nie pomyliło. Spotkamy się na końcu oczek z tego drutu. Połowę oczek mam przerobionych. Teraz będę przerabiała drugą połowę. Odwracam sobie i przesuwam oczka na drut. Ten dalszy drut wyciągam i przerabiam tak jak poprzednio. I trzeba zwracać uwagę, żeby oczek prawych nie przerabiać, bo siłą rzeczy chce się te oczka przerabiać tak odruchowo, a tu jest ważne, żeby to oczko nie było przerobione.
Czyli tu mam pierwszy narzut, przerabiam na lewo. Oczko prawe przekładam bez przerabiania, chociaż jest pokusa po prostu, żeby je przerobić. Dlatego warto się skupić na tym, co robimy, żeby nas nic nie rozpraszało, żeby przez przypadek tego oczka nie przerobić. I znów bez przerabiania. I do końca okrążenia powtarzamy. Okrążenie zakończone. W kolejnym okrążeniu będę przerabiała oczka prawe, a lewe będę zdejmowała bez przerabiania. Czyli coś takiego już mamy. Tak na lewej stronie to wygląda. Tak na prawej. I zaczynam. Oczko prawe przerabiamy, a lewe zdejmujemy bez przerabiania. Czyli pierwsze mam prawe, więc je przerabiam. I cały czas pracujemy na tej podwojonej ilości oczek. Prawe przerabiam, lewe zdejmuję bez przerabiania, włóczkę zostawiam z przodu robótki. Prawe przerabiam, lewe zdejmuję, zostawiam włóczkę z przodu robótki. Prawe przerabiam, lewe zdejmuję bez przerabiania, włóczkę zostawiam z przodu robótki. Prawe przerabiam, lewego nie przerabiam. Prawe przerabiam. Lewe zdejmuję bez przerabiania i tak do końca okrążenia. Tak, żeby się nie pogubić, to warto sobie zapisywać albo sprawdzać po prostu w robótce. Tu widać, że w poprzednim okrążeniu oczko prawe było nieprzerabiane, włóczka była zostawiona z tyłu robótki, więc w tym okrążeniu trzeba to oczko przerobić. Kolejne oczko lewe. Widać, że w poprzednim okrążeniu to oczko było przerobione, więc w tym okrążeniu je przekładamy bez przerobienia. I w ten sposób można się orientować, żeby się nie pomylić, albo sobie zapisywać, bo to naprzemiennie. W jednym okrążeniu się przerabia oczko prawe, a w drugim okrążeniu oczko lewe. Przerobiłam to całe okrążenie i ja już na tym poprzestanę, bo wydaje mi się, że ten taki fragment warto robić tak proporcjonalnie do wysokości stójki. Gdybym miała wyższą stójkę, to prawdopodobnie jeszcze przerobiłabym jeden rząd. U mnie to jest centymetr. Także do tej wysokości stójki 2,5 cm wydaje mi się optymalna taka wysokość tego brzegu. Jeśli macie wyższą stójkę, to jeszcze możecie zrobić jeden raz, albo jeśli jest jakaś cieńsza włóczka i widzicie, że jeszcze jest niewystarczająca wysokość tego brzegu, to można jeszcze zrobić więcej, ale nie za dużo, żeby to nie było takie mocno wysokie. No tak, że 1,5 cm to już może być za duże. Myślę, że jeszcze jeden rząd i zresztą no, zostawiam to do Waszej decyzji. Jak Wam się będzie podobało, tak możecie zrobić. I na tym etapie teraz musimy zredukować oczka tak, żeby pozostało nam tyle, ile było na początku na plisie. U mnie było 120 oczek. I teraz trzeba wziąć druty takie, którymi już będzie robiony sweter. Chociaż ja jeszcze chyba przejdę na te druty, którymi robiłam tą stójeczkę, ten mankiecik, a dopiero później przejdę na druty, którymi będę robiła sweter. Tak mi się wydaje, będzie lepiej.
I teraz są dwie opcje. Jeśli chcecie mieć tak jak ja, to przerabiacie oczkami prawymi. To wtedy będzie tak mniej odznaczający się ten, oddzielający się ten element. Czyli przerabiamy teraz po dwa oczka razem. Albo na prawo, albo na lewo. Jeżeli chcecie, tak jak pokazywałam Wam na swetrze, to po prostu przerabiacie dwa oczka razem. Tylko jeżeli będziecie przerabiać je na prawo, to musicie odwracać sobie oczko w ten sposób i przerabiać dwa razem, bo prawe oczko jest, przynajmniej u mnie, w ten sposób ułożone. Tak, żeby to nie były oczka przekręcone. Gdybym przerobiła je razem, to wtedy byłoby to oczko przekręcone. Dwa razy. Tak, żeby wychodziło ładnie, wychodziły nam oczka prawe. A ja chcę zrobić oczka lewe. To będzie nam łatwiej oczkami lewymi, bo już te oczka są tak ułożone, żeby było jak, żeby nam było łatwo. Czyli tak, po prostu przerabiamy dwa oczka razem na lewo. Bo zobaczcie, to oczko prawe jest ułożone w ten sposób, przednią ścianką, tak? Także idealnie nam się układa do przerobienia razem na lewo. Po dwa oczka redukujemy, tak żeby powrócić do początkowej liczby oczek sprzed narzutów. Czyli prosta sprawa. Po dwa oczka na prawo albo na lewo, w zależności jaki chcemy uzyskać efekt. Czyli takiego większego oddzielenia tej plisy od dzianiny swetra, czy mniejszego. A ja spróbuję zrobić właśnie tak, żeby było bardziej widoczne, bardziej podkreślone niż w tamtym swetrze. Czyli przerabiamy wszystkie oczka po dwa razem. W zależności od tego, jak wybraliście, czy na prawo je chcecie przerabiać, czy na lewo. I tak wygląda gotowa pliska. Teraz pozostaje tylko robienie dalej sweterka tym wzorem, który sobie zaplanowaliśmy. Na lewej stronie może to nie wygląda zbyt pięknie, ale później po praniu to się tu wszystko fajnie wyrówna, także na pewno będzie lepiej wyglądało. I teraz można przystępować do zrobienia podkroju dekoltu rzędami skróconymi, podzielenia na regla, na oczek, no i robienie według tego wzorku, jaki zaplanowaliśmy. Ja jeszcze nie wiem, jaki to będzie wzorek. Na pewno chcę wykorzystać resztki tej włóczki na kokaliku. Mam kilka kolorów, także może coś połączę te kolory, żeby nie leżały te włóczki, żeby je wykorzystać. I napiszcie proszę, który Wam się podoba lepiej brzeg, czy tutaj zrobione tymi oczkami lewymi, czy tak jak w sweterku od razu przerobione oczkami prawymi. I tak jak tutaj jest już. Potem przerabiałam jerseyem, wyznaczałam sobie linię reglanu i powstał sweterek. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. I ten, i tamten, w którym Was przeprowadziłam przez zrobienie właśnie takiej plisy. Troszkę zajmuje czasu ta plisa, szczególnie na początku, ale wiadomo, dopóki się czegoś nie nauczymy, to zajmuje więcej czasu. Później, jak nabieramy wprawy, to robimy to szybciej. Ale myślę, że warto poświęcić czas na to, żeby mieć taki fajny,
fajną plisę, taką dopracowaną, taką estetyczną, estetyczne wykończenie. Bardzo takie lubię. I tutaj w tych sweterkach robionych tym sposobem nabierania oczek, czy włoskim, czy tym, którym pokazywałam, to fajnie jest też później zamykać oczka rękawów i dołu swetra za pomocą igły, też tak oczko w oczko, żeby powstał taki sam brzeg. Jest taka metoda, co prawda na moim kanale jeszcze nie ma takiego filmu, ale być może się pokuszę o nagranie, to wtedy już jest jakby takie dopełnienie tego eleganckiego wykończenia. Tak jak tutaj w tym swetrze i w tym zresztą też. Tutaj jest ściągacz 2x2. To były oczka zamykane za pomocą igły. I na rękawach jest tak samo. Zamykane igłą. W tym sweterku także. A tutaj jeszcze pokażę Wam, w tym swetrze też nabierałam oczka takim sposobem, z tym, że tutaj nie robiłam już tej takiej podwójnej, grubej, tego grubego elementu podwójnego, którego przed chwileczką widzieliście, tylko po zrobieniu ściągacza przerobiłam jeden rząd oczkami lewymi i tak samo jest tutaj przy mankietach rękawów i na dole swetra też jest jeden rządek oczek lewych i też to takie jest jakby oddzielenie tych plis, tych mankietów od całego sweterka. Także zachęcam Was bardzo do wypróbowania tych sposobów, zarówno nabierania oczek, jak i tego oddzielenia mankietu, nie mankietu, plisy dekoltu od sweterka, od dzianiny. Także na pewno tutaj jeszcze będą pasować wzory ażurowe i wszelakie, jakie tylko zechcemy zrobić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Piszcie komentarze, bardzo mi zależy na tym, żebyście pisali swoje opinie. Jeśli Wy próbujecie te metody, to też napiszcie, czy Wam się to spodobało, czy sprawiało trudność, czy było bardzo łatwe. Bo myślę, że podobać to się będzie to każdej osobie, która robi na drutach takie estetyczne wykończenie dzianin. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam już dzisiaj do kolejnego filmu, który z pewnością pojawi się wkrótce na kanale.